No witam z tej strony Jacek Kręgiel, witam bardzo serdecznie. Jakby można powiedzieć, w mojej ocenie film ma 10 i ogólnie jakby pod okiem moim, czy można powiedzieć takiego małego eksperta czy coś, bo wiem, że nie było trochę odcinków, przepraszam za to, ale no nie pozwalało mi zdrowie, ale teraz chcę wrócić i sobie ocenić galę pod względem wszystkim. I po pierwsze pod względem tak dla mnie technicznym, to gala naprawdę była dobra, nawet modele się zaprezentowali bardzo dobrze, chociaż myślałem, że walka będzie taka, że będzie dupa, ale pokazali tego, jakby pokazali tą siłę w walce, no i ktoś wygrał i zaraz do tego przejdziemy, a jeżeli chodzi o pod względem wykonania całej gali i przestrzeni tego wszystkiego, to no pieniądze nie poszły na marne, gala wyglądała fenomenalnie. Te złote kolory to no, dodawały tej jakby jubileuszowej gali tego, że jest ta jubileuszowa. Kurde, nie mogę się wysłać. Że jest ta główna, o. Ta główna, na której się skupili, na której wszystkie gale tam były, to były, można powiedzieć, takie, można powiedzieć, takie przygotowujące na tą główną galę jubileuszową. No i to mi się podobało, jeszcze ta sztabka złota w ładnej takiej, można powiedzieć, obramówce, ale bez szkła, tylko po prostu tam, no, została. I nigdy nie zapomnę, jak tam pan Sejt powiedział, że do tych swoich gości, że no, musimy panowie kończyć, no bo sztabka złota się zaraz przegrzeje, coś takiego. Ale dobra. I wszystko ogólnie było dobrze i no, tylko na końcu coś tam się wydarzyło, ale to za chwilę. Pod względem walk, jeżeli chodzi o no, zestawienie Ambro kontra Miss Hidrwal, i to teraz będę też oceniał jak coś, to szczerze jeszcze był tam Hasan, ale Hasan coś się Hasanowi stało, nie jestem pewny co. Teraz tak, no Ambro tam powiedział na tam face to face, znaczy na ważeniu, przepraszam, że tam mu się ten gościu zapytał, czy on jest jakby się nie obawia tego, czy się przygotowywał typowo pod Hasana czy coś, i on powiedział, że nie, on się tak przygotowuje, a bodajże po walce powiedział, że się tego nie spodziewał i się typowo pod Hasana. No i niestety, no, Miejski Drwal no, wygrał swoją debiutancką walkę i w jakimś stylu. Mówił tam, że jiu-jitsu było trenowane i to było widać przez te obalenia i to wszystko, no. Ambro próbował coś tam zrobić w parterze, tam duszenie próbował zrobić, ale Drwal go tam nieźle trzymał. No i co, no i wygrał. Był cięższy, był silniejszy i przepiękny debiut. No i jak on to powiedział, że opaskę się zmierzyć, no to co, no to zobaczymy, może Miejski Drwal opaskę. Oczywiście Miejski Drwal wygrał, więc ja stawiłem na niego. Chociaż gdyby był Hasan, to bym postawił na Ambro, ale ja stawiam na Miejskiego Drwala. W drugiej walce Śmieszek kontra Gała. Tutaj niestety, ale mój głos no, nie sprawdził się, bo Gała wygrał. Nie spodziewałem się tego, bo myślałem, że Śmieszek wygra, że pokaże, jak on to mówił, że los, czy coś takiego na ważeniu, ale widać było chyba, że Gała jest bardziej jakby zmotywowany, żeby to wygrać. Chociaż po dwóch było widać, że oni są naprawdę, mają tego ducha walki, wolę. To właśnie chciałem powiedzieć tam na początku i no to nie była taka typowa sportowa walka, ale bardzo mi się podobała. Jeżeli chodzi o te, bo oni chyba 2 miesiące trenowali coś takiego. Chociaż Śmieszek był chyba, tam grał w piłkę. I Gała wygrał, o ile się nie mylę, przez decyzję sędziów, ale mogę się mylić. Tam najwyżej, jeżeli się mylę, to wam napiszę. No i co, Gała wygrał, niestety nie stawiałem na niego, bo dla mnie to jest skinżowa na YouTubie i na TikToku, ale co ja tam mogę wiedzieć, jeszcze mnie zjedziecie. Kolejną walką już jakby nie w tej, jakby w tej dobra, chuj. Pierwszą taką walką, której musieliście zapłacić, jakby że ją zobaczyć, to jest Arab kontra Lupa. I ta walka dla wielu wyglądała tak, że albo Arab wygra w parterze, albo Lupa szczeli, można powiedzieć, no to z łapy, no on ma. Najsilniejszą chyba łapę ma w federacji. Ale Arab, widać było, że on chce go sprawić do parteru. Walka wyglądała tak na początku, że próbowali coś tam zrobić, tak nieagresywnie. Lupa chciał już agresywnie do niego wjechać, ale jego narożnik mu mówił, że nie wjeżdżaj, czy coś takiego. No i tam w drugiej rundzie, ile się nie mylę, nie, to była decyzja, przepraszam, to do decyzji doszło, bo tam nie było żadnego knockoutu i nic. Nie, decyzja była.
Nie było żadnego tego. Chyba tłuszczenie, o ile się nie mylę. A jak będzie, no to będzie pisanie, nie? I no, Arab wygrał przez parter, bo dominował Lupę, bo Lupa jest typowo trójkowiczem, jest trójkę miał. A Arab to jest parterowcem i parter, nie? No to stawiłem na Araba, więc mam 2-1, więc super. Ferrari kontra Haribo. Teoretycznie to od tego zależa, jakby można powiedzieć, dla mnie kariera Ferrariego, bo Ferrari, o ile się nie mylę, miał rekord 1-4, potem tam w wywiadzie powiedział, że 1-3, bo jedna bawka, jeden. I no, Haribo był tym jakby tajemniczym gościem, który niby nic nie robił. Też ostatnio na ważeniu to no, tam coś pokazał, że no, kopnął go, że but za but. Gdzie była taka, wiecie, rywalizacja, że wiecie, że musieli na koniec coś tam, wiecie, taki półmyczek tej rywalizacji, żeby była. I tam na bucie mówiło, że oni się tam nie lubią, ale Haribo w ogóle dla mnie był jakby pomijany na tych konferencjach, może chciał na tym ważeniu pokazać. Bardzo też fajnie się pokazał, może to nie tak jak miejski dwar, ale też się fajnie pokazał. I myślałem, że to się zakończy nokautem, ale Haribo wytrzymał. I Ferrari tam mówił, że ćwiczył, że coś tam, ale weselniaki same wali. I to było mówione, że on ćwiczył, i no, ale wygrał przez TKO, no. Zmusił go nie do odklepania, tylko do przerwania walki. No i Haribo niestety przegrał, ale przegrał w tym takim stylu, że by jeszcze zawalczyć i bym dał mu szansę, ale Ferrari potem pod koniec jeszcze go zaczął dwoma rękami naraz napierdzielać i tak się skończyła walka. Ferrari ma chyba 2-3, albo no 2-3, bo tej jednej chyba się nie liczy. Haribo jeszcze może się jakby zrewanżować kimś innym swoich gabarytów albo z kimś więcej. O, taka dla mnie. Więc Ferrari wygrał 3-1, mam super. Kolejna walka to jest Pająk kontra Alani. Kto o tą walkę poszło? Najpierw, że Pająk miał się zmierzyć z Gamą, ale Gamą miał kontuzję bodajże jakiejś kości, choć nie jestem pewny. I Pająk, no, chciał tego rewanżu, bo oni się zmierzyli na chyba ósemce w K1 o mistrzostwo jakieś, chyba, tak? Przepraszam, że nie jestem tak, wiecie, przygotowany, ale chciałem tu nagle tak bez przygotowań, wiem, że mogłem być przygotowany, ale nie jestem akurat takim jeszcze youtuberem, że no wiecie, możecie mi napisać, że powinienem się przygotować, ale no mam na tyle publikę taką małą, więc na razie no nie muszę, chyba że ten film się jakoś wybije, chociaż wątpię. Ale tamta walka była w K1, więc Alanik miał bardzo dobrą, wiecie, no bo on jest ogólnie stójkowiczem, ale Pająk w K1 też pokazywał, że no potrafi, podobno tam było, że Alanik spuszczał nogę na tam na krocze i Pająk miał do tego ten, że nie, to przecież on, ja nic nie zrobiłem, że to było niesportowe, ale no był rewanż, było w MMA i Alanik chciał zrobić, jakby chciał w parterze, jechał w niego, a Pająk go zadusił i skończyła się walka w drugiej rundzie przez duszenie. Pająk zwycięzcą, chciał rewanż, dostał rewanż, no i wygrał. Więc gratulacje dla Pająka i Alanik bodajże idzie teraz na Ferrariego. No. Kolejna walka to Tańcula kontra Muran. Ta walka mnie zaskoczyła, w szczególności w dwóch kwestiach. W pierwszej, że no, tam nie było tego, że no, tam było czekania, tam od razu Tańcula wjechał i wjeżdżał tak w dwie rundy i to był błąd, bo on się potem w trzeciej zmęczył, ale co najlepsze, mówiło się, że Muran obsra zbroję, gracie, że zeska się, jak taty nie będzie, ale tata był, ale nie w takiej formie, jak myśleliśmy, że on tam wejdzie, zamknie się klatkę i dostanie, mimo tego, że tyle dostawał prostych sierpów podbródkowych, wszystkiego, to i tak Muran stał na nogach, pomimo tego, że mu krew leciała z ryja. Ile się nie mylę, Śmieszkowi też leciała, ale nie jestem pewny. Chociaż pewnie tak, tylko po prostu nie ogarniam jeszcze. To w trzeciej rundzie Muran jakby widział już to zmęczenie Tańculi, ale Muran było widać, że też jest jakby zmęczony, wykończony. I Muran, jego technika polega na tym, że dawał low kicki i chciał jakby, no Tańculę tak wiecie, tak low kick i chciał prawego albo lewego. I Tańcula od razu, żadnego low'a, tylko od razu wjeżdżał mu w ryj. No i niestety no to nie podziałało i musiał poczekać i przetrwali 3 pełne rundy, gdzie w ostateczności wygrał Tańcula, ale niestety potem zemdlał z wycieńczenia, bo już widać było w trzeciej rundzie tam, że już nie może uciekać, tylko chodzi, a Muran no chodź. I potem Muran, o ile się nie mylę, sorry, że tak mówię, ale no lubię tak mówić. I Muran powiedział potem tam w wywiadzie po walce, że
tam, że on się nie czuje przegranym, że on wygrał mentalnie, że tam podziękował mamie, tacie i wszystkim, że tak się zachowuje wygrany, że stoi, a nie leży, ale gościu, słuchaj, gościu, tańcula tak na ciebie wjeżdżał, tak dostałeś w ryj i pomimo tego, że nie zostałeś znokautowany, to się liczyły punkty, liczyły się punkty. On w dwóch rundach cię zdominował punktami. W trzeciej ty tyle dominowałeś, ale nie aż tak jak on w pierwszej i drugiej, więc zamknij ryj i do taty, nie wiem, wypłacz się, pieluchę zmień, a nie teraz będziesz mi pierdolił o tym, że no, że bo ja powinienem. No dobrze, wygrałeś mentalnie, super, ale nie wygrałeś na punkty. No sorry, no tańcula wygrał, no i dobrze, że stawiałem. No i miałem teraz 5-1, nie? Kolejna walka Link Master kontra Kamiszko. Tutaj byłem za Kamiszką, bo myślałem, że ona wygra. Tam było, że sportowo jest lepsza, myślałem i w ogóle. I ona jest typowo parterowczynią, mogę tak powiedzieć. Ma tam szpilkę. No i... No, ale niestety Link Master pokazała, że umie zimować się, jakby przechwycić ten parter. Nie poleciała typowo pod parter, tylko po prostu jak Kamiszka chciała wjechać w nią, w nogi. To ona od razu przechwytywała ją i szli pod siatkę i zaczęły być kolanami na brzuch. Ale też w pewnym momencie tam było widać, że Kamiszka próbuje coś tam w stójce, ale no nie wyszło i Linki Master jest po trzech rundach mistrzynią kobiet i tam telepas z niej spadał, ale to nieważne. No byłem za Kamiszką, wtedy mam 5-2. Lepszy rekord za Madeusza, ale co z tego? No nie cieszyłem się, ale ona taką drogę przeżyła, więc można powiedzieć, że zasłużyła. I teraz walka o pas, również Bocian kontra Polak. Będę mówił Malczyński, nie chcę mówić Bocian, więc Malczyński kontra Polak. Wszyscy praktycznie, którzy na YouTube tam oglądałem i którzy postawili na tą walkę, postawili na Malczyńskiego, na Polaka nie. Ja tak postawiłem na Polaka, bo mówiłem, że no, może wygra, ale on wygra w takim stylu jak z Ferrari. Zostanie nokauta. Ale nie. Zaskoczyłem się i to tym razem Polak w drugiej rundzie. Nie powiem wam, bo na razie zrobię przebieg tego. Walka wyglądała tak, że Bocian, Malczyński, kurde, nie mówić Malczyński, ja mówię Bocian, dobra. Malczyński, Bocian, było go brać na dystans. Na początku ta walka wyglądała tak, że niby się bawili, ale Polak był bardziej celniejszy od Malczyńskiego i się to rozkręcił od razu, ale nie robił tego tak agresywnie, tylko jak tańcula, tylko po prostu, no, fajnie atakowo, że to było raz tak, odpoczynek, chodzonko. I ta pierwsza runda się tak zakończyła, że Malczyński coś próbował, ale Polak zgarnął, to była jego runda. Oglądałem to z ziomkiem, był tam wkurzony, ja mówię, że Polak to wykonuje, nie. No i w drugiej rundzie Malczyński się rozkręcał, a Polak, żeby się za bardzo nie rozkręcił, pięknego knockouta mu walnął. Malczyński poszedł na deski i tak mamy nowego mistrza PMA w półśredniej, o ile się nie mylę, kategorii, Adriana Polaka Polańskiego. I ja się bardzo cieszę. Ja nie wiedziałem, że on wygra, ale nie wiedziałem, że on tak wygra. Ja czułem, że on wygra w jakiś sposób i myślałem, że on wygra jak z Ferrari. Ale tu zaskoczenie, brawo Polak, no jestem z siebie dumny. Teraz wiewiórem, ale wiewiór, jak to powiedzieć, musi zasłużyć. Ale zasłużył i chyba wiewiór pierdolił. Coś tak czuję. Teraz co-main event, czyli Marcin Dubiel kontra Czaro. Aro, to nie twoja liga NBA. I Dubiel to musiał wygrać. No nie było, nie było żadnych takich innych, wiecie, teorii czy coś. Dubiel musiał to wygrać. Jeżeli chciał je zmierzyć z Błońskim, to musiał to wygrać. No ale przed tą walką jeszcze Dubiel postanowił się zabawić w starego Dubiela, czyli tego ho-ho prankstera. Ja musiałem przemienić, przesunąć myszkę i no dupa, bo ja myślałem, że on się zmienił, że będzie tym innym Dubielem. Ale jednak jestem starym Dubielem, ja nic z niego nie mam, ale wiem, że będzie taki, no właśnie, inny Dubiel, ale te pranki może robić. Chyba byle nie takie gówniane, żeby to jakoś by fajnie wyglądało i content był fajny. No i Błoński napisał, że on może wejść na zastępstwo, a to Dubiel, ha, it's a prank. I jednak wyszedł do tej walki i walka wyglądała tak, że widać było, że Czaro coś tam próbuje, ale dla mnie Czaro był taki zagubiony w tym oktagonie, że wiecie, że był taki, że... No niby coś tam robił, ale jednak nic, te low kicki niby wchodziły, ale jednak Dubiel w pierwszej rundzie, o ile się nie byle, to Dubiel chyba wygrał tą rundę, ale możliwe, że była wyrównana. No a w drugiej rundzie Dubiel zadusił. Zadusił Czara w parterze. Się podobało.
Tylko że potem wyzwał tego Błońskiego, ale dla mnie Błoński jest na takim poziomie już sportowym, można powiedzieć, free fightowym bardziej, że no może Dubiela rozwalić, a nie chciałbym tego, bo Dubiel naprawdę może FMA coś tam zrobić. Ale Dubiel wygrał przez duszenie, walka była naprawdę ciekawa, bo Dubiel wygrał przez parter, ale o ile się nie mylę, jakichś technik nie miał doskonałych, miał te, chyba, nie, weselniaki chyba też były, tam nie było żadnych prostych, po prostu wjeżdżał, a Czaro chyba nic nie pokazał na razie, więc myślę, że powinni badać przeciwnika jego gabarytach i tam. Teraz czas na main event, czyli Don Cassio kontra Norman Parker. Czyli miałem 50 na 50, ogólnie to mam, no, jak można powiedzieć, że 8-2 w moim obstawianiu, więc wygrałbym trochę pieniędzy. I Don Cassio kontra Parker to miałem pół na pół, że albo, no, że to będę miał 8,5 i 2,5, można powiedzieć. I tutaj walka doszła do końca. Don Cassio widać było, że się przygotował. Parker też widać, że był przygotowany. Tylko Parker grał, można powiedzieć, grał w nim taki trudny box. On tam wchodził, tam nie w gilotynie, tylko tam wiecie, we wszystko. Tam było Cassio ciągle ile. I do... No to była dobra walka, tam nie było jak Kizo i Arab, że była wolna, że tylko chodzili. Tutaj naprawdę była mocna wymiana ciosów. Chłopy naprawdę mają twarde banie. No i był werdykt, bo tam wiecie, będę mówił, że to była 5 rund, bo to było podpisane. I Parker wygrał 4 dla mnie, a Cassio 1. No i pod koniec było tak, że było, że Norman Parker wygrał, ale jeszcze przed tym sobie zatańczyli, oddali sobie piątkę, szacunek. Więc to było fajne, że myślę, że oni tylko pod publikę robili ten konflikt. No i co mogę powiedzieć, no Parker wygrał. Cieszyłem się nawet, chociaż myślałem, że Cassio już pokaże. W sumie wygrać z zawodnikiem, który był w UFC. Ale... No Parker też się cieszy. I... Dostał ten pas od Cassiusza, dostał. Ale no, i potem przed słynny Michał Boxdel McDonald, Baron. I powiedział, nie, bo walka nie i będzie pozew dla sędziego, dla sędzi. To była jednogłośna, że będzie pozew, że będzie nie, że Cassius wygrał i Cassius przegrał. Teraz w wywiadach też mówił, że przegrał, ale Parker, no tak, ale niech się cieszy. I potem Gola powiedział, chciałem coś zrypać, że ly, ale nie, że potem powiedział, że tak, czy to będzie pismo w prawie, bo ten McDonald tam potem wyszedł i Gola też wyszedł. Chodzi o Boxdela McDonald, nie hejtujcie, uważajcie, są wyświetlenie się i tak nabiją. No i tak się gala zakończyła, że Parker został oblany złotem, z tą sztabką wziął, wygrał. Chociaż nie wiem, czy Parker wygrał tak do końca, bo, ale potem Boxdel na Instagramie przeprosił. I no, jak wyglądało to FMA i to nie było najgorsze FMA. I dla mnie to będzie zapamiętane tak, że Boxdel wyszedł i powiedział, że nie, tak się walka nie powinna zaskoczyć. Także miałem 8,5 na 2,5 wygranych i przegranych walk. Napiszcie, jak wy mieliście, jak wy oceniacie inne walki, być może czy macie jakąś inną opinię niż moja. Ale no powracam sobie na YouTubki, odcinki, nie wiem czy będą codziennie, możliwe, że co 2-3 dni, albo w weekendy. Także dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i suba, bo jak nie, to Boxdel napisze do was pismo, że straciliście McDonalda obok siebie, jeżeli macie. Naura!